Znajdujemy się w województwie świętokrzyskim w gminie Złota w powiecie pińczowskim. Prowadzę gospodarstwo o powierzchni 35 hektarów. W moim gospodarstwie znajdują się uprawy takie jak cebula, burak cukrowy, fasola, ziemniaki oraz zboża i użytki trwałe, zielone. Cebula zajmuje areał około 6 hektarów, buraki cukrowe 5, ziemniaki również 5, fasola również 5. Resztę areału zajmują zboża i użytki zielone. Do zakupu siewnika zbieraliśmy się z tatą, bo prowadzę razem z tatą, z rodzicami gospodarstwo. Zbieraliśmy się kilka lat. W końcu zdecydowaliśmy się na siewnik firmy Monosem. Z polecenia, można powiedzieć, z polecenia kolegów, znajomych. Korzystałem z polskich siewników, z usług, lecz one nie spełniały moich wymagań. Różnie bywało z siewami. Do Korbanka dostałem się przez portal OLX. Szukałem siewnika właśnie Monosem. Zadzwoniłem do Korbanka, podali mi numer do Jarka Biernackiego, do Antolki, który jest niedaleko mnie i sprzedaję te siewniki. Momentalnie mi przygotował ofertę, którą mogłem później złożyć do agencji, no i otrzymałem dofinansowanie na siewnik. Jest połowa marca, pogoda jest sprzyjająca, więc dziś możemy uruchomić siewnik i wyjechać nim w pole, aby zasiać cebulę. Musimy to zrobić dosyć wcześnie, ze względu na wilgoć w polu, no bo susza ostatnie lata nam bardzo dokuczała, więc chcemy utrzymać jak najwięcej wilgoci i zasiać cebulę jak najwcześniej się po prostu da wyjechać w pole. Dzisiaj jesteśmy na pierwszym uruchomieniu u rolnika siewnika marki Monosem, model MSC do siewu warzyw. Siewniki serii Monosem MSC są przystosowane do siewu w zależności od tarcz warzyw takich jak marchew, pietruszka, buraczek. Wyposażone mamy w sekcję siewną, kółka zagniatające, zagarniacze oraz koło ażurowe dociskowe tylnie. Siewnikami MSC, w zależności od danej tarczy, możemy siać warzywa. Ustawienie jest bardzo proste. Mamy bardzo prostą przekładnię do ustawiania, jeśli chodzi o szerokość odstępu między ziarnami. Przekładnię górną, mającą 6 trybów, oraz przekładnię dolną. Przekładnia górna jest oznaczana cyframi 1, 2, 3, 4, 5, 6, natomiast dolna ABC. Do tego po lewej stronie znajdują się modele tarcz wysiewających, tak aby rolnikowi jak najłatwiej było ustawić ten siewnik. Tarcze również mamy opisane. Na przykład symbol 120 przez 20 oznacza 120 otworów ziarnowych w jednym rzędzie i 20, czyli 2 mm średnicy.
Seria Monosem jest wyposażona w jedną linię siewu bądź dwie. To zależy od rolnika, którą wybierze. Do tego tarcze mają możliwość mieszadeł, tak zwanych doziarek. Mieszadła są przekręcane tak, że nie naciągamy rolnika na koszty, tylko może kupić sobie trzy, w zależności od liczby sekcji, kupuje trzy mieszadła, a tarcz kilka rodzajów do danego rodzaju warzyw. Jeśli chce siać coś innego, po prostu odkręca mieszadła z jednej tarczy, przekręca do drugiej. Tak jak widzimy, Monosem MSC jest wyposażony w turbinę powietrzną, gdzie ziarna są dosysane do tarczy, tak zwane podciśnienie. Seria Monosem MSC mamy na ramie, gdzie jest bardzo łatwa możliwość przestawienia sekcji względem siebie, popuszczając tylko dwie śrubki. Dodatkowo metr w dłoń i mamy wiele wariantów, czy do rydlin, czy do siewu zwykłego w pole uprawne. Teraz na koniec odnośnie kilka zdań odnośnie uruchomienia i ustawień Monosem serii MSC. Co sądzi użytkownik tego modelu? Na chwilę obecną, na sam początek użytkowania, siewnik mi się podoba z tego względu, że jest bardzo łatwo przestawić gęstość wysiewu. Dostęp do tarcz wysiewających jest bardzo prosty. Odkręcamy tylko dwie śrubki i po prostu mamy tarczę na wierzchu. Pracę siewnika tak na dobrą sprawę to dopiero ocenimy po 3 tygodniach, gdy będą schody cebuli. Ale na tą chwilę jestem zadowolony z uruchomienia i z pracy maszyny. Czyli na ten moment czekamy 3 tygodnie, przyjedziemy Cię odwiedzić, zobaczymy jak siewnik zasiał, jakie mamy wschody. No przede wszystkim muszą też warunki atmosferyczne na to nam pozwolić, żeby były te wschody 100%. Jeżeli nie będzie deszczu, no to te wschody mogą być różne po prostu. Dobrze, czyli w takim razie czekamy na telefon od Ciebie, będziesz widział jak się aura sprawuje, będzie wychodzić, podjedziemy, zobaczymy. Dzięki bardzo. No dzięki.